Cześć, tutaj pan Belfer, czyli najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Przed tobą najprostszy sposób na napisanie podpowłokowej konfiguracji elektronowej w 5 prostych krokach. Nie musisz być wymiataczem z chemii, żeby to ogarnąć. Wystarczy, że będziesz postępował zgodnie z poniższą instrukcją. Przygotuj układ okresowy pierwiastków, kartkę i długopis i pracuj razem ze mną. Pamiętaj, że to jest lekcja wideo, czyli zawsze jak będziesz tego potrzebował, to możesz cofnąć się do poprzedniego kroku i przećwiczyć go jeszcze raz. Dopiero jak będziesz rozumiał dany etap, to idź do kolejnego. Nie spiesz się. Bądź cierpliwy i precyzyjny, a na końcu czeka cię nagroda, którą będzie poczucie satysfakcji, że ogarnąłeś ten temat. No to co? Zaczynamy! Krok pierwszy. Odszukaj w układzie okresowym pierwiastków zadany pierwiastek. W naszym przypadku niech to będzie fosfor o symbolu P. Krok drugi. Zapisz liczbę atomową fosforu, numer okresu i grupy, w której znajduje się fosfor w układzie okresowym. Liczba atomowa jest równa liczbie elektronów w atomach danego pierwiastka, czyli atomy fosforu mają 15 elektronów. Numer okresu informuje o ilości powłok, po których te elektrony mogą krążyć, co oznacza, że atomy fosforu mają 3 powłoki elektronowe. Numer grupy mówi nam, ile elektronów walencyjnych znajduje się na ostatniej walencyjnej powłoce. Ważne, zapamiętaj, dla grup od 13 do 18, aby obliczyć liczbę elektronów walencyjnych, odejmujemy od numeru grupy liczbę 10. Atomy fosforu, który leży w grupie 15, mają więc 5 elektronów walencyjnych, bo 15 minus 10 równa się 5. Krok trzeci. Zacznij pisać powłokową konfigurację elektronową, zaczynając od zapisania symbolu pierwiastka, a w jego dolnym, lewym narożniku liczby atomowej. Za symbolem postaw dwukropek i zacznij wypisywać symbole powłok elektronowych występujących w atomie danego pierwiastka, zaczynając od najbliższej jądru atomowemu o symbolu K. Kolejne powłoki to powłoki L, M, N, O, P i Q. Fosfor leży w trzecim okresie, będzie miał więc 3 powłoki elektronowe K, L i M. Krok czwarty. Rozdziel po powłokach 15 elektronów, które znajdują się w atomie fosforu. Zacznij od ostatniej powłoki, którą nazywamy powłoką walencyjną. O tym, ile jest na niej elektronów, mówi ci numer grupy, w której znajduje się dany pierwiastek w układzie okresowym. Pamiętaj, że dla grup od 13 do 18 liczbę elektronów walencyjnych obliczasz, odejmując od numeru grupy liczbę 10. W przypadku fosforu na powłoce walencyjnej M będzie 5 elektronów walencyjnych. Liczbę elektronów w poszczególnych powłokach elektronowych zapisuj w górnym prawym indeksie przy symbolu powłoki. Trochę tak jak zapisuje się potęgi na matematyce. Pozostałe 10 elektronów rozmieść po powłokach, zaczynając od pierwszej powłoki, powłoki K. Ważne, zapamiętaj, różne powłoki elektronowe mają różną ilość miejsca na elektrony. I tak, powłoka K może zmieścić maksymalnie 2 elektrony, L8, M18, N32. Maksymalną liczbę elektronów na danej powłoce możesz obliczyć ze wzoru 2N kwadrat, gdzie N to numer powłoki. Powłoka L jest drugą powłoką, więc pod N podstawiam 2 i otrzymuję 2 razy 2 do potęgi drugiej, co daje 8. Pamiętaj tylko, że to jest maksymalna liczba elektronów na danej powłoce, co oznacza, że nie może być ich więcej, ale może być mniej, jak zajdzie taka potrzeba. Otrzymałeś więc następującą konfigurację elektronową: K2, L8 i M5. Sprawdź, czy suma elektronów na powłokach daje 15, czyli tyle, ile elektronów występuje w atomach fosforu. 2 plus 8 plus 5 równa się 15. Właśnie napisałeś powłokową konfigurację elektronową atomu fosforu. Brawo ty! Teraz czas na kolejny krok, czyli napisanie jeszcze dokładniejszej, podpowłokowej konfiguracji elektronowej atomu fosforu.
Ale zanim przejdziemy do tego kroku, to muszę Ci powiedzieć, że patronem tej lekcji jest nowoczesna platforma do nauki online, Membi.pl. A jako, że jestem ambasadorem Membi w Polsce, chciałbym Cię zachęcić do jej sprawdzenia. Jesteś uczniem liceum lub technikum? Chciałbyś uczyć się w towarzystwie najfajniejszych edukatorów w Polsce? Na Membi możesz uczestniczyć w fantastycznych lekcjach, bez ocen, bez szkolnego stresu, za to z fajną społecznością i nauką, która nie nudzi, a fascynuje. Przekonaj się, że lekcje przez internet mogą być skuteczne i przyjemne. Ja i inni nauczyciele różnych przedmiotów czekamy na Ciebie na naszych zajęciach na żywo, ale spokojnie, nagrania naszych lekcji też znajdziesz na membi.pl. Przetestuj teraz Membi za darmo przez 7 dni. Pod filmem znajdziesz też kod rabatowy, który pozwoli Ci zaoszczędzić 22 zł przy zakupie pierwszej subskrypcji. No, a teraz wracamy do naszej lekcji chemii. Krok 5. Tutaj musisz wiedzieć, że każda powłoka elektronowa składa się z podpowłok elektronowych, które mają swoje symbole S, P, D i F i mogą mieścić w sobie określoną liczbę elektronów. To tak trochę jak w hotelu. Powłoki elektronowe to piętra, a podpowłoki elektronowe to pokoje na tych piętrach, w których mieszkają elektrony. Tyle, że nasz hotel ma kształt odwróconej piramidy i na pierwszym piętrze ma najmniej miejsca na elektrony, a im wyżej, tym więcej pokoi podpowłok mieści się na danym piętrze. Ważne, zapamiętaj, podpowłoka S mieści maksymalnie 2 elektrony. To taki pokój dwuosobowy, który zaczyna każdą powłokę, czyli piętro w naszym hotelu dla elektronów. Podpowłoka P mieści maksymalnie 6 elektronów, czyli to taki pokój sześcioosobowy, który zaczyna się zapełniać, jak już na podpowłoce S nie ma miejsca na kolejne elektrony. Podpowłoka D mieści maksymalnie 10 elektronów i zaczyna się zapełniać po wypełnieniu podpowłok S i P na danej powłoce. No i jest jeszcze podpowłoka F, która może pomieścić maksymalnie 14 elektronów. Wiesz już, że fosfor ma trzy powłoki K, L i M. W podpowłokowej konfiguracji elektronowej zamiast symboli powłok używa się numerów, czyli K to będzie 1, L 2, a M to będzie 3. Za numerem powłoki, numerem piętra w naszym hotelu, napisz symbol podpowłoki. Pokoju, a w górnym prawym narożniku, tak jakbyś pisał potęgę, zapisz liczbę elektronów, jaka mieści się na danej podpowłoce, czyli w naszym pokoju. Pamiętaj, że jak zaczynasz zapisywać, zapełniać kolejną podpowłokę, pokój, na danej powłoce, czyli piętrze, to musisz zapisać przy niej jeszcze raz numer powłoki. Jak zrobiłeś wszystko zgodnie z zasadami, to właśnie otrzymałeś zapis podpowłokowej konfiguracji elektronowej atomu fosforu, czyli 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 i 3p3. W ten sposób w 5 prostych krokach dowiedziałeś się, jak pisać podpowłokową konfigurację elektronową. Jestem z Ciebie dumny. Pamiętaj, że ta metoda sprawdzi się dla wszystkich pierwiastków z grup głównych, tych wysokich, układu okresowego pierwiastków. A teraz zadanie dla Ciebie. Na podstawie powyższych kroków napisz podpowłokową konfigurację elektronową dla atomu potasu. Teraz zrób pauzę i wróć do odtwarzania filmu, jak już wykonasz zadanie i porównaj swój wynik z tym napisanym przeze mnie. Jak będziesz miał inaczej, to odtwórz film od początku i poszukaj swojego błędu. W ten sposób najwięcej się nauczysz. Trzymam za Ciebie kciuki. A jak moja lekcja Ci pomogła, to zostaw suba, trzaśnij w dzwoneczek i wduś łapkę w górę. No a przede wszystkim poleć mnie swoim znajomym. Do zobaczenia.